Błagańste jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Jak tu nie kochać tej gry? Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot, rozmową na boku. Oj, będzie się działo wesoło w kroku. Patryk Rojewski, Roy Playing Games. I w dniu dzisiejszym w przenośni i dosłownie dziki zgon. Gdy przestałem być już świadkiem pewnej mega bekowej sytuacji. Ostatnio myślałem, że mieliśmy do czynienia z najśmieszniejszym aspektem tej gry. Grubo się myliłem. Nie mogłem dla was tego nie nagrać, co zobaczycie w dniu dzisiejszym. Szykujcie brzuchy, bo czeka was bardzo dużo śmiechu. Gdy grałem prywatnie, udało mi się to za pierwszym razem. Powiedziałem, powiedzmy, jakie odpowiedzi wybierać. Bawiłem się troszeczkę w Roya, żeby wkurwić Perlę, tak? Zaraz dowiecie się, o co dokładnie mi chodzi, zanim przejdziemy do tej niespodzianki, do kolejnego wyjątkowego odcinka fantastycznego Wiedźmina 3 w ramach Roy Playing Games, kochani, oczywiście histeryjka. Histeryjka, kochani, był sobie Jakub, który podobał się i kobietom, i mężczyznom. Znajdował robotę w agencjach reklamowych, w telewizji, w showbiznesie, w modzie, na wybiegu, gdziekolwiek. Po prostu była z niego niezła sucz, niezła suka. No po prostu coś niesamowitego. Facet o tak nieprawdopodobnej aparycji, magnetycznym spojrzeniu, fenomenalnej budowie ciała, godnej, nie wiem, boskiego kurwa Donisa, tak? Boskiego oratora, czegokolwiek. Zakochał się i nieszczęście tak chciało, że laska przyprawiła go o rogi, zrobiła mu rogi, puszczając się z jego najlepszym przyjacielem. Jakub, niezła sucz, jeszcze te rogi i tak powstał sukub! Przechodzimy dalej, moi mili. Moi drodzy. No proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Jan, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Nawet i z wiadra czy śmietnika. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. To jest typowa sytuacja. Rojo, Gimper, kolega Ignacy i Perla. Serio, wypisz, wymaluj. Tam możecie zamienić Gimpera na Roka, czy Ignacego na Seto. Nie ma znaczenia. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Aha. No i samu. To są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. Wszystko się klei. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkach. No, niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce. A ty z kneblem. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym nieźle poszła do ogrodu. Niezły miks. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratek. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńcu. Coś o tym wiem. Kochani, oczywiście jesteśmy na terenie Kaer Morhen, legendarnej siedziby Wiedźminów, a przy stole jest oczywiście Perla, czyli
Yennefer, której z trudem bądź z trudem dochowałem w grze wierności. Lambert i Eskel, dwójka przyjaciół Wiedźmina, innych Wiedźminów. Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? W końcu Ridgeson. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla skóry. Trolla mojego głowy była na drogę. Cały Royson. Pragmatyczny jak zawsze. Pragmatyczny jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem jak Lambert. Odłożyć na bok ideały takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. Jen? Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym umą. Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Jakie spojrzenie Perli. Triss radzi sobie. A jak jej blizny po Soden? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Aha, cwaniak. Poddam go próbie traw. Ale tylko... Że co, kurwa? To nasza trawa! Nie jego! Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić Wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Bo celnie. Żeby przywrócić umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Wiem, miałem rzeźbę w plastyku. Zbiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Chyba, że figurek. Nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? No i się zaczyna jazda. Zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Zaraz zacznie się magia. Jutro ważny dzień. Jakbym stroper, ale nie pijcie za mocno, nie pijcie do późna. Pamiętaj, że jutro macie nagrywać. Jutro masz paintball z Royem. Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zlecenie. O twoim tacie. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Bardzo dobrze. Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia! Mordorownia! Na pół z białą mewą. Ostro. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lu. Elegancko. Kocham Redów za to wszystko. Chyba inspirowali się moimi odwiedzinami z Rokiem w studiu na Witcher Evencie przy robieniu tej misji. Misji. Jakby nie było, misja poważna.
priorytet srogi. W karty? Może nie. A może zagrajmy w karty? Może zagramy w karty. Dla klimatu. Rozumiem, że na pieniądze. Biesiady. Jasne, że tak. Tak. No raczej, ogram cię z zamkniętymi oczyma. Ooo, Geralt! Zrozumiał, co w tobie widzą kobiety. Dobra, porównacie, co macie w gaciach potem, a teraz mieszki na stół. O co mu chodzi? Nieważne. Pytągi na blat. Doskonale. Myślałem, że Wiedźmina się doskonale nagrywa. Myliłem się. Jego się nagrywa super doskonale. Co za chujowe karty. Halo. Bez. Dobra, nie ma tragedii. O. Wybadajmy gościa. Okej. No spokojnie. Nie, za to kocham tą grę, że ona umiejętnie waży, równoważy. Tu rozpierdol. Tu cisza, tu refleksja, tu miłość, tu jakieś chylanie, tu jakaś tragedia, przerażenie, twist fabularny, wszystko. O. Miodek. Ora, na razie nie będę wykorzystywał szpiega, nie ma sensu. Aha, takie lody. No to... jeden za jeden. Bang. Co teraz? Spasowałeś. Spasowałeś, mówisz. Dobra. To będzie szybka rozrywka. Dobra. Serdecznie jebać Finezję. Zagramy koksami. Niech się wystrzela ze swoich wesołych kart. Chyba, że też mnie zarzuci samymi piętnastkami, ale wątpię. On mi zaraz, kurde, w te karty, w tą talię Overwatcha Izaka zrobi. Ja nie mogę mieć samych dobrych kart. Ograłem cały świat gry. Mam. Stary, poddaj się. To nie ma sensu. Jeszcze wpierdolę boosta na artylerię zaraz. W ogóle będzie 100 do 30. Nie ma sprawy, chcesz grać dalej? Nie ma problemu. Panowie. Dobra, to do zera. Super karta! Super karta po prostu, słodeczko! Dziękuję. Było tak blisko! Dobra, to nie o to chodzi w tym odcinku. Zwłaszcza ten ruch z... Dobra, dobra, koniec zachwytów, polewaj. Kolega polewacy? Dużo wody dzisiaj na tacy! To co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tarny. A on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Tak, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Dobra, zmijmy temat. Oczywiście. Jeszcze byś mi musiał przyznać rację.
Nie mądrzy się, tylko polewaj. Dawaj. Zróbmy coś śmiesznego. Zróbmy coś śmiesznego, proszę. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiam. Coś ty wiesz. To była długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol. Motyw przebierane, klasyka. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać pan. Co jak to się wtedy mówi? Smajcie polewki, będziemy. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krwawe chwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję cię. Kocham ich za ten dystans. No, jakoś muszą odreagować po wiecznym mordowaniu. Księgowy w gipsie. Księgowy w gipsie, kurwa. Jak są doskonałe porównania w tej grze. Kochani, pora na rozkurw. Zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, to jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojnie jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Pilby. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. Jakubie! No proszę. Eskel, eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Cichy śluz wargi rwie. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. To wiedźmin, nie roję, pamiętajcie. Oj, Lambert, Lambert. Zakało Kermoren. Wiecie, co było najlepsze? To nawet nie były moje gacie. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Zrobiłem Giperowi replika. Nie brałem fistechu. Ten pije za każdym razem, kurwa, wszystko. Raz. Z tym sukubem. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry. Bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Ty co? Ho! Jak? Kto idzie? Ja byłem. Poza grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą? Tą? Tą? Tam? Zajebiste. O, klasyka. Klasyka Roysona, kiedy się najebie. Przyjaciel narodu. Patrzcie. Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. Rok, muszę ci coś powiedzieć. Potrafisz być kawał świni. Ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź do tu, bracie. Chwele. Potłukłem się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To... Zadanie dla Wesemira. Zostaw już tę czapkę. Podział nasz młodzień. W niebezpieczeństwie był Jakobem? Za mną w sukurs! To są chwile, w których kocham to, co robię. Hop, hop! Rozlał wino i w niebo.
Blad. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, a mi się chyba... Chyba pożygał. Deskel! Hop, hop! Dziwnie ułożone stópki. Bardzo dziwnie ułożone. Eskel! Hop, hop! Co jest grane? Słuchajcie, kochani, poważna sprawa, tropimy potwora. Potwora imprezy. Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Dyszenie rannej wiwerny. Znaczy doszło do walki. O, dzisiaj tak nazwałem Roka, jak po imprezie będzie chrapał śpiąc. Eskel jest gdzieś blisko. Dyszenie rannej wiwerny. Rok. Nie mogę. O, patrz, tu jest. Razem z wiernym dzwoneczkiem. Ej, Eskel, pobudka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, ziemi pij. Spokój się, pożyga. Zawsze się tak kończy, jak klejemy wetrze. No to doprośmy kogoś. Jakąś babkę najlepiej. Klasyka. Jak jest zbyt gejowska impreza, to... A jej lepiej nie budzić, wiesz. Za mało kobiet. Ta czarodziejka, z którą gadaliście. Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Co jest, kurwa? Ja już przerażony, nie, wszyscy się w kury rozpierdolimy, ratowanie świata. Lambert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? Loże czarodziejek. Zywamy kara. Jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwiej zna. No dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebierać? Nie mądrzy się, bo szanuje gorsze, że się zesrasz. Znów się zastanawia, co tu się dzieje. 100 godzin poważny wiedźmin, zabójca, kurwa, tego, rozpierdalator, idea, no ja tu nagle wszystko w dupie, wszystko spuściło z tonu. Mega down na luz, to mi się podoba. Nie marudź, Eskel, wbijamy się fa-fa. Waszki? No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Cały materiał śmieje. Można by pomyśleć, że się tu nie strasz Geralta. Wszystko zdejmujemy. Olać, dla efektu. O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubiera. Nie chcę. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel! Zostali osy! A ty jesteś osioł! Okaże, że mnie pije! Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil, blede, dolny, hokus, pokus, sary, maria, seblata. Co to za koleś? Co? Co się dzieje? Bardzo przepraszam.
padła. Perla wkurwiona. Co ci jest tak, jak myślisz? Moi drodzy, tutaj będzie cięcie, żeby wam nie spoilerować. Kochani, dziękuję wam przeserdecznie. Jest najlepszy odcinek, jaki nagrałem w życiu, po prostu. Dawno się tak nie bawiłem, czy to podczas prywatnej zabawy, czy teraz podczas nagrywania. Kochanie, tylko pokazuję, jak doskonałym programem jest Wiedźmin 3. Różnorodnym, wielowątkowym, bawiącym się no różnymi elementami, częściami składowymi po prostu dobrej opowieści, kochani. Serdeczna tarcza, do następnego. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś odcinki, bo tak chyba zbliżam się. Chociaż nie, na pewno coś tam jeszcze będzie. Spokojnie. Zajebiste. Trzymajcie się, wasze zdrowie. Boom!